Witam wszystkie panie, które dzisiaj włączają się w słuchanie konferencji, w nasze spotkanie na platformie Kierunek Niebo. Dzisiejszy temat to kobieta wpływu. Kobieta od słabości do siły. Powiemy sobie też od siły do słabości. I na początek może się przedstawię. Nazywam się Agata Rusak, jestem psychologiem, psychoterapeutą, gdzieś korzeniami ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Współpracuję też w różnych środowiskach kościoła, jeśli chodzi o prowadzenie warsztatów, wykładów i takiego towarzyszenia indywidualnego, psychologicznego. Dzisiejszy temat jest bardzo szeroki i mam świadomość, że nie będzie wyczerpany, będzie dotknięty i raczej będzie chyba zachętą do takiego własnego pogłębienia, pochylenia się nad własnym doświadczeniem słabości, siły, wpływu, braku wpływu w bardzo różnych obszarach swojego życia. Cóż to jest ten wpływ? Może najpierw się zastanówmy, przyjrzyjmy się. Na pewno jest to coś, co mamy od dzieciństwa. Widzimy właściwie, że dziecko ma potrzebę doświadczenia, że na coś wpływa, że coś może, że od jego działania coś zależy, że coś zmienia, że coś tworzy, buduje. Już maluszki to mają. Ale też, że ma jakiś wpływ na otoczenie, na zachowanie rodziców. Że jak mocno zacznie krzyczeć albo płakać, to rodzice coś zrobią. Coś mu dadzą, coś, jak będzie starszy, na coś pozwolą. I to poczucie wpływu jest jakoś takim, powiedziałabym, że taką rzeczywistością, w której jesteśmy trochę jak z powietrzem, że mało sobie uświadamiamy, jakie to jest ważne. Jak bardzo też dotyczy naszego poczucia własnej wartości. To doświadczenie wpływu na rzeczywistość, które, tak jak mówiłam, mamy od dziecka, przez stawanie się nastolatkiem, czy właściwie uczynienie swojego życia bardziej nastoletnim, czyli bardziej porządkowanie tego w kierunku dorosłości, aż przez całą dorosłość do starości, również do tej bardzo zaawansowanego okresu takiego, kiedy też ono jest bardzo potrzebne nam. Bardzo potrzebne, żeby doświadczać, że mam jeszcze na coś wpływ. Dziecko ma już na coś wpływ, a człowiek starzejący się potrzebuje mieć jeszcze na coś wpływ. Powiedziałam o tym poczuciu wartości siebie, dlatego że ono w naszej osobowości, w naszej psychice budowane jest również na tym poczuciu, że coś znaczę. To nie tylko, że ktoś ma jakiś dobry obraz mój, ale że ja naprawdę coś mogę. Że ja mam jakąś siłę, że jestem na przykład kobietą, która jest przekonywująca. Albo jakoś dla kogoś ważna lub w czymś ważna, w czymś efektywna na przykład. Bardzo dużo gałęzi jest, rzucam te hasła do takiego pogłębienia, przemyślenia, ale wszędzie tam, gdzie mam jakiś głos swój, gdzie się liczę jakoś, gdzie jestem zauważalna i gdzie potrafię coś zmienić. To są te klocuszki, te, powiedziałabym, małe takie elementy, takie cegły, które sytuacja po sytuacji powodują, że ja buduję ten dom jakiejś pewności siebie, jakiegoś takiej stabilizacji, takiego poczucia, że jestem okej. My wiemy oczywiście, że to poczucie, że jestem w porządku, że jestem okej, budowane jest też w lustrze, w obrazie drugiej osoby, która mi to mówi, która mi daje sygnały, że mnie kocha, że mnie przyjmuje, akceptuje. Ale de facto to ja sobie zbieram i ja określam te sytuacje,
I ja jakby te punkty zbieram, te cegiełki w mojej głowie, w moich przeżyciach, składające się na doświadczenie, że jestem wartościowa, bo mam na coś wpływ. Mam wpływ na swoje życie albo na zachowanie innych. I teraz powiemy sobie o tych różnych obliczach wpływu. Po pierwsze, interesuje nas wpływ na samą siebie. Jak kobieta może wpływać na siebie? Na co może wpływać? Co to znaczy wpływać na siebie, czyli wziąć odpowiedzialność za wiele rzeczy w swoim życiu? Kiedy mam wpływ na siebie, to znaczy, że mam wpływ na swoje myślenie, na przykład na budowanie swoich przekonań, na kierowanie swoimi myślami, na przykład skracanie myśli toksycznych, ucinanie ich, a budowanie tych, które mnie budują. Kiedy mogę mieć wpływ na własną emocjonalność, mówimy o takim kierowaniu własnymi emocjami, o byciu, można powiedzieć, o zarządzaniu sferą emocjonalną. To jest wielki wpływ. Kobieta bezwolna, czyli właściwie z brakiem wpływu na emocjonalność, będzie kierowana emocjami, będzie pociągana emocjami. Kobieta, która ma wpływ na własną emocjonalność, będzie nimi zarządzała, nie negując ich i nie pogardzając nimi. Mówimy też o wpływie na własne postawy zewnętrzne, na gesty, na słowa, na zachowania, na kreowanie przestrzeni, na własny wygląd, na zadbanie o siebie. To jest mój wpływ na siebie. Wpływam na bardzo wiele rzeczy. Wpływam na swój rozwój. Wpływam na to, i za to jestem odpowiedzialna rzeczywiście, jaki nadaję mu kierunek. Wpływam na to, jakie cele określam sobie. A żeby określić cele i nadać kierunek, muszę ustawić sobie moją hierarchię wartości. Muszę wiedzieć i na to wpływam, co jest dla mnie ważne, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze i jak to odróżniam. Mam wpływ na swoje świadome życie, więc na spełnianie siebie, na własne szczęście i na własne nieszczęście. I też na poczucie tego szczęścia i nieszczęścia. Jest to odwrotność sytuacji, w której przeżywam życie jako człowiek, który nie ma wpływu na siebie, czyli jest ofiarą losu. Wtedy, kiedy czuję, że nie jestem podmiotem i nie jestem sprawcą, to i nie jestem twórcą jakby własnego życia, to wchodzę w jakiś rodzaj antyrozwoju. Wchodzę w poczucie na przykład, że jestem kozłem ofiarnym, że jestem pyłkiem na wietrze, nic nie mogącym, że jestem sterowana, że właściwie jestem bezwolna. I to, można powiedzieć, powoduje moją stagnację, powoduje ten antyrozwój, powoduje jakiś rodzaj chaosu, a chcemy, żeby własnymi decyzjami, własnym zachowaniem, żebyśmy miały poczucie, że to my kreujemy poprzez decyzje i zachowania swoje życie, swoje dni, swoje relacje, właśnie nie stagnację, a inicjatywę, ruch i pewien porządek. Można powiedzieć, że pierwsza ta część, najważniejsza, związana z wpływem, z bycie kobietą wpływu, to jest kobieta, to jest bycie kobietą, która wpływa na własne życie. I tu jest bardzo dużo obszarów, niezależnie od tego, z jakiego domu wyszliśmy, jakie doświadczenia trudne lub łatwe nas spotkały, w jakich teraz kontekście żyjemy, trudnym, łatwym, ile jest jakby przestrzeni na siebie samą, na to życie. Drugi obszar wpływu to jest wpływ na innych. Kobieta, która wpływa na innych. I tutaj to jest bardzo ciekawe, ponieważ możemy wpływać bezpośrednio lub pośrednio. Bezpośrednio wpływam na drugiego człowieka w czasie relacji, w czasie interakcji. To jest wpływ mojego dawania i brania. To jest wpływ chłodu lub czułości. To jest wpływ proszenia lub manipulowania.
odmawiania i uległości, walki lub nie walki, lub pokoju, tworzenia dialogu, odejścia, powroty, wierności, zdrada, mnóstwo i tak dalej, mnóstwo sytuacji, w których wpływam na naszą relację, więc jakoś po części wpływam na drugiego człowieka. To jest to moje 50% w relacji z drugim człowiekiem. Mówi się, że do tanga trzeba dwojga i rzeczywiście tutaj te 50% mojej odpowiedzialności za to, w jaki sposób coś daję lub biorę w relacji, jest wpływem. Jest wpływem. Bierność również jest wpływem, tak jak brak decyzji jest decyzją. Dotyczy to oczywiście również wpływu na dzieci w procesie nauczania, w procesie wychowania. Tutaj jest ogromne pole wpływu na to, aby przekazać im to, co chcemy przekazać, aby nauczyć ich tego, czego chcemy ich nauczyć. Pośrednio z kolei to jest bardzo ciekawe, ponieważ mój wpływ na inne osoby może odbywać się również pośrednio i on się odbywa zawsze, ponieważ dotyczy to mojego przykładu, mojego modelowania. Znaczy ja wpływam na drugiego człowieka przez to, że jestem i jaka jestem. I tutaj możemy się domyślać, że nie wszystko tutaj jest oczywiście świadome, a właściwie większość dzieje się na takim poziomie nieuświadomionym, na takim poziomie nierejestrowalnym świadomymi myślami, ale rejestrowalnym zmysłami i emocjonalnością i całą naszą podświadomością. Mogę nawet oczywiście nie wiedzieć i się nigdy nie dowiedzieć, że jestem przedmiotem jakiegoś porównywania się, że jestem przedmiotem jakiegoś modelowania, że jestem dla kogoś wzorem lub antywzorem w czymś, że jakieś moje zachowanie, jakieś słowa, jakieś wybory życiowe, nawet te duże, ale nawet te małe, że one są wpływem, że stanowią jakiś wpływ, dlatego że ten ktoś może z czegoś skorzystać, może za czymś pójść, albo może za czymś nie pójść, właśnie jako pewien antywzór, traktując to jako pewien antywzór. To jest taki przyczynek do, powiedziałabym, do takiej konstatacji, że w tym świecie każdy jakoś wpływa na każdego, że nie jesteśmy osobni i że naprawdę taka świadomość, że nie jestem niewidzialna, że nie jestem w jakimś sensie wyizolowana od świata, ma z jednej strony, myślę sobie, dobre strony, takie ratujące nas, że naprawdę jesteśmy jakoś razem, niekoniecznie tworząc głębokie więzi, ale że jestem częścią ludzi, że jestem częścią kobiet, że jestem częścią rodziny czy jakiejś wspólnoty, a z drugiej strony daje to takie poczucie odpowiedzialności, takie poczucie właściwie czuwania nad sobą, czy jakąś taką, taki bodziec do rozwoju, że to jest ważne, że to jest ważne, jak widzą mnie dzieci, to jest ważne, jaki model przedstawiam, czego właściwie uczę nieświadomie nawet innych, co daję z siebie. Nie ma to oczywiście prowadzić do żadnej nerwicy czy jakiegoś napięcia, bo jestem jaka jestem i ta autentyczność jest jakoś ważna, ale rzeczywiście tak jest, że nasze zmysły, emocje, umysł rejestrują wszystko, co spotykamy. I chyba to jest taka nowina o naszym poczuciu wpływu na świat. Więc najpierw na siebie, później na świat. Z takiej dygresji możemy oczywiście powiedzieć, że ta prawda o tym, że mózg rejestruje wszystko, używana bywa oczywiście jako bardzo świadomy wpływ w mediach czy w handlu, w postaci reklam, w postaci jakiegoś rodzaju właśnie wpływu na poziomie jakimś podświadomym, ukryta jakby moc ukrytych przekazów,
czy sposobie pokazywania różnych wydarzeń, nawet jakiejś interpretacji tych wydarzeń, podpowiadania nam interpretacji. Ta subtelność ma pod spodem bardzo wielką siłę. I to jest takie oblicze wpływu, którego z kolei możemy być odbiorcami, nie chcę powiedzieć ofiarami, ale na pewno odbiorcami. Po to, żeby uzyskać w nas pożądane przeżywanie, zachowanie, myślenie, taka wielka siła wpływu. Natomiast wróćmy na nasze codzienne kobiece podwórka i na takim codziennym podwórku nasze wpływy najczęstsze to jest możliwość kreowania, tworzenia siebie samej po pierwsze, mojego obrazu siebie, mojego pokazywania siebie jako, nie wiem, może jest dla mnie ważne, żeby pokazać siebie jako ładną, jako mądrą, jako godną, jako szanującą, jako wymagającą szacunku, czy tą, której należy się szacunek, jako operatywną może, jako kreatywną i tak dalej, że mój wpływ na to, jak w moim domu, w mojej wspólnocie, w mojej pracy, w moim sąsiedztwie i tak dalej, wśród ludzi, do których idę, jak siebie tworzę, jak siebie pokazuję. Potem mam wpływ na moje rodzinne gniazdo, mam wpływ na to, jakie otoczenie tworzę, jak kreuję estetykę, jakie ciepło kreuję lub zimno, o co tutaj dbam. Mogę tworzyć dobrą atmosferę, spotkania. Mogę tworzyć taką atmosferę klarownych, ciepłych komunikatów między ludźmi. To jest mój wpływ na to. Ja mogę budować to, mogę przyczynek swój dawać do tego, mogę zapraszać do tego, do takiego rodzaju, nie wiem, żeby usiąść obok mnie i porozmawiać. Mogę zapraszać. Wreszcie mogę mieć wpływ na celebrowanie świąt, na celebrowanie tradycji rodzinnych, na celebrowanie z przyjaciółmi domu albo z szerszą rodziną, na kontakty, na to, w jaki sposób nasz dom jest otwarty lub zamknięty. Mogę uczyć tego dzieci, ale mogę zachęcać do tego męża, mogę w naszych wspólnotach być taką osobą, która mówi, cudownie byłoby się spotkać, cudownie byłoby z tobą wypić kawę, zróbmy sobie miłą atmosferę, zróbmy sobie dobry czas. Na to mam wpływ. Można powiedzieć, pomagam drugiemu człowiekowi usiąść, pomagam doświadczyć tego. Być może nie wpadłby na to sam. Ja mogę to zrobić. Ja mogę zacząć. Mogę, powiedziałam o tym, w kreowaniu ciepła atmosfery. Mogę też kreować bardzo wiele innych wartości. Jeszcze tak możemy wymienić, nie wiem. Mogę kreować atmosferę patriotyzmu wśród moich bliskich. Zadbać o to. Mogę mieć wpływ na to, że tworzymy taką sieć, na przykład Caritas, że uczymy się wspierać innych, że uczymy się być hojni. Mogę mieć wpływ na gościnność, na uczynność, na współpracę też, na uczenie współpracy. Jest niezwykła ilość, powiedziałabym, takich odcieni rzeczywistości, które ja jako kobieta mogę aranżować w sobie samej, dla siebie samej, ale też jakby naprawdę z tą swoją energią, siłą idąc w świat, idąc, dając, można powiedzieć, pociągając do tego, wciągając do tej zabawy, czy do tej atmosfery, którą chcę kreować. Do tego oczywiście potrzebuję takiego poczucia, że chcę to zrobić, że wiem, że mogę to zrobić, że umiem, że to ma sens,
że to mi przyniesie radość, że to nie jest jakieś zmuszenie, że to nie jest jakaś powinność, że nie jest to porównywanie się, nie wynika to z porównywania się z innymi. Że te mnóstwo możliwych obszarów wpływu jest w moim zasięgu. Ale, tu jest takie jedno ale, ponieważ wpływ, bycie kobietą wpływu nie oznacza, że jestem kobietą wszechmogącą. Tutaj musimy doświadczyć granic. Musimy doświadczyć, nawet czasami doświadczamy boleśnie naszych granic. Kiedy bardzo chcę wpłynąć na przykład na zmianę drugiego człowieka. Kiedy chcę totalnie, w 100% określić, jak powinny się zachowywać moje dzieci, jaki powinien być mój mąż, jak powinna zachować się moja współpracowniczka, czy szefowa, czy podwładna, czy współsiostra. To poczucie skończoności i ograniczoności jest w sumie taką dobrą zaporą, konieczną zaporą, ale nie, ono nie neguje i ono nie skraca całej chęci, całej inicjatywy, całej energii mojego wpływu. Po prostu w pewnym momencie obijam się o ścianę, dochodzę do ściany. Ważne jest, żeby nie potraktować tego zero-jedynkowo, że skoro nie mogę wszystkiego, to nie zrobię nic. To poczucie, o którym zresztą za chwilę sobie powiemy, o poczuciu słabości i poczuciu siły, tych dwóch doświadczeniach, tych dwóch, można powiedzieć, odgałęzieniach, nie ma być takim modelem zero-jedynkowym. Doświadczenie, że wszystko się da, byłoby, można powiedzieć, takim poczuciem boskości, takim poczuciem, no, którego trochę pragniemy, jakby się tak mocniej zastanowić, ale na szczęście natura, czyli biologia, psychologia, psychiczność nasza, również emocjonalność, również ta ludzka strona duchowości, to wszystko jest ograniczone. Biologia nas ogranicza, natura nas ogranicza, choćby chorobą, choćby umiejętnościami, można powiedzieć, gaśnięciem pewnych funkcji, niemożnością jakby przeskoczenia siebie w jakichś obszarach, czy fizycznych, czy umiejętności, czy intelektualnych, czy czasowych. I ta natura powoduje, że dochodzimy do tej ściany, natomiast drugi aspekt tej ograniczoności dotyczy drugiego człowieka. No, jesteśmy stworzeni jako wolni wszyscy. W związku z tym mój wpływ na drugiego człowieka spotyka się z jego wolnością. Na szczęście, bo inaczej byłoby to wszystko moje rancho. Ten drugi bliźni jest wolny, a więc może przyjąć inicjatywę moją, może wejść w to, co ja proponuję, może ze mną negocjować, ubogacić to swoim wpływem, możemy się spotkać w połowie, możemy wymieszać nasze propozycje, ale też drugi człowiek może odrzucić to, co ja proponuję. Mój wpływ może być zerowy w danej kwestii. Mogę spotkać się jakby z bardzo szybkim zamknięciem z drugiej strony. Jaka konkluzja z tego? Że kobieta wpływu musi być realistką. Musi być po prostu realistką, która doświadcza tego, co może, doświadcza tego, czego nie może, doświadcza tego, że spotykam się z drugim człowiekiem w połowie drogi, czyli na styku naszych dwóch wolności. I doświadczenia mojej sprawczości, które nie ma być zgaszone, ma być jakby tylko uzgodnione z tym doświadczeniem własnej ograniczoności i wolności drugiego człowieka. To jest wpływ, który pozwoli mi rozwijać się i w poczuciu wartości siebie, w poczuciu realizmu i w dobrych relacjach z
drugim człowiekiem. Zaczniemy od różnych oblicz słabości. Słabość jest, można powiedzieć, to nasza kondycja ludzka, nie tylko kobiety, w ogóle człowieka, kondycja człowieczeństwa związana z biologią, ale też związana z duchem, ponieważ jest to my mamy tego, nosimy tego ducha, my przechowujemy tego ducha. Biologia wyznacza nam rytmy, biologia wyznacza nam cykle. Biologia przynosi nam już coś gotowego, coś, co musimy szanować, coś, co musimy uznać, coś, z czym nie warto walczyć, coś, wobec czego warto położyć się na fali i jakby dać się ponieść. Nie ma sensu bunt przeciwko rytmom, bo wówczas tracimy zupełnie niepotrzebnie nasze paliwo. Wszędzie tam, gdzie buntuje się przeciwko czemuś, co jest ustalone, co jest związane z rzeczywiście naturą, to się zemści. Albo zapłacę za to właśnie jakimś szarpaniem, jakimś buntem, jakąś niezgodą, czyli właściwie się wypompuję z mojej energii, wejdę w jakiś smutek, w jakąś złość, w jakieś przygnębienie, w jakieś oskarżanie, dlaczego to tak jest. Albo po prostu stracę właśnie energię, którą mogłabym przeznaczyć na tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebne i tam, gdzie rzeczywiście mam wpływ. Stety albo niestety, tak to jest ułożone, że są rytmy pór roku, w różnych obszarach geograficznych jakoś różne, ale są zaznaczone, że są pory dnia. Wreszcie, że jest u nas kobiet taki, a nie inny cykl fizjologiczny. I w każdym z tych obszarów nie ma sensu walka z rzeczywistością. Można powiedzieć, że ten rytm, jeśli go uszanujemy, to nie musi nas wiele kosztować. Cykle wszystkie, jeśli będziemy się kłaść na tej fali, mogą nie być bardzo eksploatujące nas, mogą nie być, nie przynosić nam jakiegoś wielkiego poczucia straty, czy właśnie takiego rozczarowania, że nie na wszystko mam wpływ. Ta siła i słabość w rytmie, w cyklu, to jest jak odpływ i przypływ. I kiedy pójdziemy nad morze, to jakoś bardzo dobrze możemy się tego uczyć, zobaczyć, jaki to ma sens, jakie też w tym jest piękno, jaki w tym jest oddech. Jest oddech w tym, że raz jestem silna, raz jestem słaba, raz mam kondycję, że mogę góry przenosić i eksploatuję się na maksa, a raz po prostu potrzebuję, żeby to ktoś mnie przeniósł, wziął na ręce, albo po prostu, żebym odpoczęła, żebym zastygła, żebym się zajęła tylko takim, można powiedzieć, podstawowym przeżyciem. Że jest w tym jakaś niesamowita mądrość, bo nie byłoby dobrze, gdybyśmy, może być, eksploatowały się, czy mogły się nawet tak zażynać, kolokwialnie mówiąc, i być cały czas na jednym poziomie, na jednej linii. Powiedziałabym, że wszystko tu jest dobre i ten obszar górki, i ten obszar dołka, wtedy, kiedy dotyczy to naturalnych cyklów, naturalnych rytmów. Biologia wyznacza nam też drugą rzecz, to jest nie tylko już cykle, czyli cykliczność, takie koło, tylko wtedy, kiedy mówimy o takiej linii obumierania, linii tracenia. No i niestety już od urodzenia obumieramy. Mówimy o na poziomie komórkowym, na poziomie naszego układu nerwowego, właściwie później z czasem każdego. Rośniemy, a jednocześnie obumieramy. Dojrzewamy i obumieramy.
zdobywamy, nie wiem, sukcesy, jakieś etapy życia, jakieś ważne rzeczy, a gdzieś tam w środku tracimy. Mówimy oczywiście o sprawności, mówimy o wyglądzie, mówimy wreszcie o zdrowiu, o pewnych możliwościach, o kondycji. To znowu tutaj to pogodzenie się z tym, że tracę siły, że tracę zdrowie, że tracę kondycję, że być może tracę jakąś sprawność intelektualną, nie wiem, kojarzenie, pamięć, błyskotliwość, wcale nie jest proste i myślę sobie, że może te starsze z nas już mocno tego doświadczają, te młodsze może trochę, ale to nas czeka. To znowu jest coś, co jest nam przyniesione, dane, po prostu tak jest. Oczywiście, że trzeba dbać i o kondycję, i o zdrowie, i o sprawność intelektualną, i o wiele rzeczy. Ale tu dochodzimy do tej ściany, że natura robi swoje. Że tutaj stykamy się z tą słabością, z tym doświadczeniem, z tym wymiarem słabości, który w większości właśnie nie zależy od nas. Że pokora wobec praw natury pomaga nam zgodzić się na to, że jestem ograniczona, ale czyli odróżnić te obszary wpływu od obszary braku wpływu. Te obszary wpływu wtedy mocniej wyeksponować. Można powiedzieć, że te dwie rzeczy biologiczne, czy takie związane ze stworzonym światem, z naturą, te cykle, cykliczność oraz ta linearna, można powiedzieć, to słabnięcie, to odchodzenie, to są takie jakby brzegowe, czy takie słupy, na które mamy też mieć zgodę, na które mamy patrzeć, z którymi nie mamy walczyć. Z jedną ani z drugą. Nie ma sensu. Aczkolwiek bardzo trudno jest to przyjmować. To nie jest takie proste. I teraz to jest ten biologiczny, to jest jeden wymiar, ale bywa też słabość sytuacyjna. Bywa słabość sytuacyjna związana z trudnymi, czasami bardzo dramatycznymi wydarzeniami w naszym życiu. I ona się jeszcze w dodatku nakłada na tą słabość płynącą czy ofiarowaną nam przez naturę. Mówimy przez matkę naturę. Ta słabość sytuacyjna to może być czy słabość w kryzysie, czy słabość w żałobie, w różnego rodzaju stratach zresztą. Nie tylko stratach związanych ze śmiercią kogoś, ale też właśnie z chorowaniem, z utratą pracy, z utratą jakiegoś miejsca, jakiejś relacji, jakiejś pozycji. I te różnego rodzaju straty i kryzysy, my dobrze wiemy, jak potrafią nas wyssać z siły, z energii, z radości, z entuzjazmu. One przynoszą nam słabość, którą się trzeba zaopiekować. Bywa też słabość po pięknych wydarzeniach. Bywa ogromna słabość, kiedy kobieta urodzi dziecko. No, zrobiła ogromny wysiłek i przynosi to w efekcie takie poczucie rzeczywiście osłabienia. Rzeczywiście potrzeby zaopiekowania się nią. Ona też sobą, ale też potrzeby, żeby ktoś się zaopiekował, żeby mąż się zaopiekował. Bywa słabość, która jest właśnie trochę takim, powiedziałabym, taką odpowiedzią na wcześniejszą energię, na wcześniejszą wysiłek, na wcześniejszą siłę, na jakąś inicjatywę. I ta sytuacyjność, to, że za chwilę po silnych przeżyciach, mocnych, gdzie straciłam 100 kilo energii, muszę ograniczać swój wysiłek, no należy też do naszej natury i też jakby dobrze jest szanować to w sobie, dobrze jest wiedzieć, że ta słabość, która mnie teraz dotyka, ona jest pewnym kosztem,
pewną zapłatą za coś, co się wydarzyło i że mam się teraz sobą zaopiekować, a nie denerwować się, złościć, buntować, że właśnie teraz, dlaczego teraz i że ja tak nie chcę. Że ja muszę zebrać siły przecież na następny raz. Ja nie mogę jakby w pewnym sensie zniszczyć siebie poprzez bunt na to, że nie mam siły, że mnie wyczerpało coś. Dobre wydarzenia, złe wydarzenia, że to mnie wyczerpało. W związku z tym ta słabość naturalna i ta biologiczna, i ta właśnie sytuacyjna, i też słabość duchowa, czyli taka, powiedziałabym, że czas jakiejś ciszy, milczenia, też jakiegoś wyczerpania, może czasem jakichś zwątpień, że to jest też ten element w naszej duchowości, który jest wpisaniem, jakby takim zdrową częścią wpisaną w nasze człowieczeństwo, że wszystkie te słabości są czymś bardzo oczywistym, bardzo naturalnym. Trzeba je właściwie uznać jako objaw dojrzałości. I to jest ciekawy aspekt. Właściwie zachęcałabym do tego, żeby spojrzeć na ile sytuacje, chwile słabości możesz przyjąć jako zdrowy objaw, jako naturalność, jako oczywistość, jako coś normalnego wpisanego w życie człowieka. Jest tam i dojrzałość, jest tam i pokora, a jednocześnie zaczyna być w tej słabości przestrzeń, w tym milczeniu często, w tej ciszy, przestrzeń na to, żeby zobaczyć, no dobrze, teraz nie mam siły, nie, teraz jestem wyeksploatowana, ale już mogę powoli widzieć, a na co ja w tym czasie będę miała wpływ. Taki mały wpływ choćby, nawet w tej swojej słabości, a potem coraz większy, aż będę znowu odzyskiwać siły. Na tym polega ta nasza, powiedziałabym, zdrowa słabość, którą mamy uznać jako dobro. Istnieje jednak też słabość niezdrowa. I to jest taki temat, czasami nawet terapeutyczny, temat, który może być tematem toksycznych relacji, może być tematem wieloletnich postaw, niszczenia związków. Jak to się odbywa, zaraz sobie chociaż w skrócie powiemy. Ta szkodliwa, toksyczna słabość bywa często narzędziem manipulacji drugim człowiekiem. To jest taka słabość jako postawa życiowa, jako utrwalona postawa, jako rezygnacja ze wszystkiego, jako poddanie się. Tworzy się ona zwykle dosyć wcześnie, gdzieś w dzieciństwie, gdzieś w okresie takim wczesnym, jako reakcja obronna dziecka czy nastolatki na tą trudną, otaczającą rzeczywistość. Jeśli już wtedy młody człowiek doświadcza, że na nic nie ma wpływu, że jest ograniczany albo że jest tak komentowany, że jego inicjatywy są jakoś brutalnie niszczone, to on się nauczy wycofywania z życia. To on się nauczy, że to nie jest dobrze mieć, wychodzić pierwszemu, coś tworzyć, na coś mieć wpływ. Zaczyna się bać działać, bać własnej samodzielności. Skoro jest to niszczone, skoro jest to osądzane, skoro jest to używane, to nie ma sensu. I zobaczcie, tworzy się wtedy taka często nieświadomie przyjęta postawa bierna, uległa, postawa czucia się ofiarą losu, takim małowartościowym człowiekiem albo wiecznym pechowcem. Kimś, kto właściwie w życiu nic nie znaczy i nie będzie znaczył. Większość z tego dzieje się na poziomie jeszcze podświadomym, no, nawet później często też, ale szczęściem byłoby ocknąć się na pewnym etapie i na szczęście jest wiele osób, które zaczynają wychodzić z tego pancerza, które widzą, że rzeczywistość nie jest taka jednowymiarowa, w którą zostali wrobieni, którą jakoś przyjęli, że mogą wyzwolić się z tej skorupy bezradności. To jest dobra nowina, to jest pewna nadzieja,
żeby zobaczyć, że jest to tylko obronna skorupa z dzieciństwa. Że ta słabość jako postawa, taka epatowanie tym, to jest tylko skorupa przyjęta w ramach obrony. Kiedyś było to potrzebne, teraz już nie, bo urosłam. Wielu osobom się to udaje i poprzez taką pracę własną wychodzą z tego kokonu i wyfruwa piękny, swobodny motyl. I też często jestem świadkiem takiego wyfruwania i to jest bardzo wzruszające i bardzo możliwe, bardzo możliwe. Wiele jednak osób pozostaje na utrwalonych pozycjach tej biednej sierotki, tego kopciuszka, tego kozła ofiarnego, i tak dalej. Tu można ileś baśni i metafor przytaczać, które pokazują właśnie tą pozycję. To są osoby, to są kobiety, które, mówimy tu o nas, o kobietach, częściej chyba nawet dotyczy to kobiet niż mężczyzn. To są kobiety, które są wiecznie słabe, wiecznie nic nie mogą i wiecznie nic dobrego ich nie spotyka. Oczywiście obserwują w świecie, że innym się zdarzają rzeczy i dobre, i złe, że to jest taka mieszanka, ale one są przekonane, że są jakoś inne. Rzeczywiście są inne niż inni. Nie chcą zobaczyć własnego wpływu i nie chcą zobaczyć, że mają przyczynek do własnego nieszczęścia. Że o ile w dzieciństwie i w nastoletniości nie miały tego przyczynku, to im coś zafundowano. A tyle w dorosłym życiu posiłkują się tym, a mogłyby już mieć wpływ. Nie chcą wziąć odpowiedzialności za własne życie, boją się tego. Można powiedzieć, że wolą czuć się beznadziejnie, wolą usprawiedliwiać się jakąś niepełnowartościowością lub jakimś trudnym dzieciństwem. Co ja mogę? Ja nic nie mogę. To jest trochę wygodna pozycja. Niestety to taka bolesna nowina dla tych, którzy tkwią w takim sposobie bycia, ale jest w tym sporo zysków. Jest w tym sporo zysków, bo nie ma się odpowiedzialności za wiele rzeczy, zrzuca się ją na innych. Można też oskarżyć innych, głównie najbliższych, o zbyt małą empatię, o zbyt małą troskę, zbyt małe zrozumienie. Można delegować obowiązki na innych. W jakimś sensie jest to przestrzeń na takie życie, na małym spalaniu energii, na małym zużyciu energii. Na małych kosztach, tak bym powiedziała. Oczywiście kosztem jest ten permanentny smutek. I rzeczywiście często te osoby nie wiedzą, co tracą, jaki obszar energii, radości, pasji tracą. Siedząc w tym bagienku. Moje, ale bagienko. Taki temat jest bardzo rozległy, tutaj go urwiemy, żeby pokazać jeszcze różne oblicza siły, ale naprawdę warto podrążyć ten temat, jeśli to was, któreś z was by dotyczyło lub kogoś z bliskich. Porozmawiajmy dosyć analogicznie o różnych obliczach siły. Najpierw o tej zdrowej sile. Siła jest bardzo dobra, bardzo potrzebna, nie tylko w fizyce. Siła F, jak pamiętamy. Siła nam pozwala doświadczyć naszej sprawczości, naszego wpływu, pozwala działać, pozwala wykonywać, pozwala zdobywać. Dzięki sile można zawalczyć o coś. Można się bronić, kiedy potrzeba. Dzięki sile można powstawać z upadków, można zaczynać po raz kolejny. Można powiedzieć, podnieść się z różnych sytuacji. Siła woli też, mówimy o sile woli, siła charakteru mówimy, ale siła woli pozwala nam wytrwać, pozwala przetrzymać kryzys, pozwala nam zacisnąć zęby, jakoś pokonać trudności za wszelką cenę czasem, żeby osiągnąć jakiś cel. To jest taka siła dla dobra swojego, też dla dobra bliskich, siła zawalczenia o zdrowie bliskich, o rozwój dzieci, o wiele rzeczy.
I ta siła w służbie rozumu, w służbie woli, naszej decyzyjności pozwala iść z taką podniesioną głową, pozwala iść taką obraną ścieżką. Do tego nam jest potrzebna siła. Siła też pozwala nam zachować się godnie. Siła pozwala na przykład przepraszać, prosić o wybaczenie. Trzeba mieć dużą siłę, żeby uznać swoje na przykład zło, przeprosić, prosić o wybaczenie, stanąć oko w oko. Siła też umożliwia wybaczenie drugiemu człowiekowi, odpuszczenie mu, jakby nie trzymanie go w tej niewoli własnego nieprzebaczenia. Trzeba być silną kobietą, żeby wybaczać. Więc siła nam pomaga do wielu i tych zewnętrznych, i tych moralnych, tych duchowych, takich zwycięstw, bym powiedziała. Ale też siła może być, mieć inne oblicze, może mieć destrukcyjne oblicze. Siła może zmiażdżyć. Siła bywa energią na użytek naszej egocentrycznej części. Każdy z nas ją ma. Czy chcemy, czy nie chcemy, to jesteśmy zranieni pierwotnie, po grzechu pierworodnym. Mamy w sobie ten kawałek taki dziecięcy, egocentryczny, czasem nawet narcystyczny. Gdzieś siedzą w nas to pociąganie do siebie i ta bliższa koszula ciału. Wszędzie tam, gdzie też przeżywamy zagrożenie, na przykład odrzucenie, pominięcie, lekceważenie, jakiś rodzaj wzgardzenia. Wszędzie tam możemy, nasza ta część właśnie, taka bardziej dziecięca, bardziej przestraszona, może próbować radzić sobie za pomocą siły agresji, walki z kimś, udowadniania, żeby wygrać, a nie przegrać. Ta siła bywa używana właśnie również w taki desperacki sposób, desperacko obronny, albo żeby udowodnić coś, albo żeby przestraszyć kogoś, by w efekcie się jakby poczuć lepiej, czasami by poczuć się nawet wyżej. Mówi się, że poczucie niższości i poczucie wyższości to jest właściwie to samo, że ktoś, kto ma poczucie wyższości, to tak naprawdę bardzo się boi i przeżywa, że mógłby się okazać, że on jest naprawdę do niczego. To jest tylko druga strona. Niebagatelne jest to, że kobieta, która sama czuje się niewartościowa, czyli sama ma bardzo dużo wątpliwości do siebie, kompleksów, czuje się jakaś niepełna, jakimś bublem Pana Boga, to mocniej odczuje i zinterpretuje te bodźce zewnętrzne jako zagrażające jej, jako coś, co przed czym musi się bronić, musi odreagowywać, musi zawalczyć. Oczywiście, że są inne sposoby tego bronienia się. Czasem to jest ucieczka, czasem to jest już taka próba dialogu czy jakiegoś skonfrontowania bardziej zdrowego. Ale tutaj jakby pokazujemy to użycie siły w taki nieadekwatny sposób, taki właśnie odreagowująco-przemocowo-agresywny. I niestety utrwalenie takich postaw grozi tym, że kobieta zaczyna pokazywać tylko jedną swoją stronę, taki mały kawałek, który zaczyna się wyolbrzymiać i pokazuje wtedy tą twardość, tą zasadniczość, ten aspekt taki animusa, takiego właśnie, takiej męskiej części, takiego rycerza. Tak bardzo może bać się odsłonić w autentyzmie, czyli również w emocjonalności, we wrażliwości, w czułości, czy w kruchości i tak dalej, w tych aspektach, nazwijmy to, miękkich, bardzo naturalnych i takich w sumie, które przecież posiadamy wszystkie, że taka kobieta, która jakby wybiera ten jeden fragment po to, żeby taki frontalnie pokazać się jako macho, którego trzeba się bać, trzeba omijać, trzeba respektować, to niestety utrwalona ta postawa powoduje, że co? Że kobieta zostaje sama. Kobieta zostaje sama. Bezpieczna, ale samotna. Można być bezpiecznym i samotnym. Siła
można powiedzieć, tutaj prowadzi do unieszczęśliwienia. Bo nie, można powiedzieć, nie skorzysta, nie korzysta się wtedy z innych rodzajów oparcia w sobie, oparcia jakby szukania pomocy, tylko ta zbroja służy do zamknięcia się. Siła może być też nadmiarowo użyta do udowadniania światu, głównie rodzinie, że dałam radę, że mówiliście, że się do niczego nie nadaje, ale właśnie, zobaczcie, nadałam się, jestem, dałam radę. Ten nacisk, powiedziałabym, on jest, to jest bardzo częste teraz, nacisk na robienie kariery za wszelką cenę w jakiejś dziedzinie życia, czy sportu, czy pracy, czy jakiegoś innego rodzaju rozwoju, kosztem wszelkich innych sfer, bywa bronią obosieczną, bardzo obosieczną. Jestem ceniona, jestem oklaskiwana, jestem uznana, sama jakoś doświadczam tutaj naprawdę wielkiej siły, a jednocześnie po godzinach wyczerpana, smutna, samotna i pusta. Dwie strony księżyca. Tylko po to, żeby coś udowodnić. Konkluzją rozważań o sile i słabości byłoby stwierdzenie, że wszędzie tam, gdzie używamy siły lub słabości w sposób nadmiarowy, rozrośnięty, jednostronny, przerysowany, nie szanując drugiej strony samej siebie, nie szanując tej całości, to przyczyniamy się do własnego nieszczęścia. To jest jak deformacja ciała, tak analogicznie. Choć oczywiście o wiele głębiej, bo my zniekształcamy wtedy dużo więcej i naszą emocjonalność, i relacyjność, i duchowość, i przede wszystkim poczucie, że jest mi ze sobą dobrze. Mogłabym zamknąć to rozważanie takim zdaniem, że dbanie o poznanie takich różnych stron siebie, akceptowanie niezmienialnego, używanie siły i inicjatywy w celach rozwoju i w celach budowania więzi, budowania miłości. To jest droga do przeżycia tego, że jestem kobietą wpływu.